Jak zdrowie? Dziękuję. A naprawdę? Może być. To jest... Ja tak z marszu poszłam. No właśnie wiem, że wcale się niespecjalnie długo z tym nosiłaś. No po prostu poszłam na chwilę, wiesz, na badanie, które się okazało, że tam coś siedzi. No ale to na ogół coś tam w człowieku siedzi, prawda? Zawsze coś tam siedzi. Niektórych nie. Potem się okazało, że świeci jeszcze na dodatek. Więc ja nie miałam czasu się zastanowić ani nic, tylko... sobie pomyślałam, no dobra. Ale przecież ty co jesteś... to nie pierwszy rak w moim życiu? No właśnie chciałam powiedzieć, że jesteś znana. Ale z tego. Za to ostatni. Przy tym pierwszym raku, ile miałeś lat? 30, prawda? To też ty i byłeś... malutkie dziecko, wiesz, ja się wtedy dużo bardziej bałam. Jeśli mogę o to zapytać, to wiem, że jesteś po operacji jednej, drugiej. Jednej, drugiej. Czy to oznacza już stan wyleczenia nowotworu? No mam nadzieję, tylko jestem potwornie słaba, niestety. Jak to po takich dużych operacjach? No tak, ale widzisz, nikt mnie nie uprzedził, że operacje na płucach są najbardziej krwawe. Najdłużej się dochodzi do siebie. W szpitalu obok mnie leżała cudowna pielęgniarka tego szpitala. Zresztą bardzo chora, która w nocy mi myła rany, rozumiesz? Bo ona to lepiej zrobi, a wtedy nie będę miała śladów po plastrach. Jaki jest teraz stan twojego zdrowia i jak się czujesz? Wiesz co, że to jest fascynujące, że jak ja piszę nową książkę, to mnie ludzie nie pytają, jak twoja nowa książka, albo jak się skończy, albo powiedz chociaż dwa zdania. Ale co, jak co zachorowałaś. Ale jak przypadkiem zachorowałam i dostałam 20 telefonów pod tytułem moje nazwisko, takie i takie, dzwonię i tu powymieniane kolejne gazety. Bo pani Katarzyno, właściwie nie chodzi nam o to, że pani jest chora, tylko jak można pani pomóc. To się tak wkurzyłam. Prosto ze szpitala na Polskiej. Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, tak, owszem, miałam rak prawego płuca. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, tak, owszem, jestem po podwójnej operacji. Teraz ja mam dla Państwa zagadkę, ponieważ w życiu nie przybyło mi 500 osób obserwujących, nawet jak wyszłam za mąż po 60. Ile trzeba mieć raków, nowotworów, żeby mieć 1 000 000 obserwujących? Jak można w takiej sytuacji żartować się uśmiechać? Można żartować się uśmiechać, dopóki się ma oczywiście odrobinę siły. Poprosiłam moją świeżą, cudowną koleżankę, pielęgniarkę, która była również pacjentką i mówię, nagraj. Ona mówi, nigdy nic nie nagrywam, ja mówię, tylko naciśniesz. I za pierwszym razem poszło. Nagrałaś porządnie. Się wtedy wkurzyłam na świat. Jesteś silna, przyznaj. Jestem, czasami różnych jestem życiowych, silna. No, życie ci dało dużo doświadczeń, które pięknie oddałaś potem w swojej prozie. Ale to były wcale nie takie miłe rzeczy, które o nie, ci się zdarzały. Więcej było takich, tąpnięć. Tak, powiedziała. Takich, wiesz. Jest coś, co cię umacnia? No chyba jednak to, że naprawdę wierzę że jest coś silniejszego i potężniejszego od nas. Masz to od niedawna czy od zawsze? No, ty od 20 roku życia. Czyli właściwie od bardzo niedawna, mogę powiedzieć. No oczywiście, jasne. Parę lat. Głęboka wiara, że istnieje coś, co tak, czuwa, co kieruje naszym losem? Co czuwa, co kieruje, czemu warto się oddać i co jakoś też w sprawach istotnych, mimo wolnej woli, która nam została dana, zadecyduje, co jest lepsze. Ale jesteś kościółkowa? No nie bardzo ostatnio. Czy spotykasz się z Panem Bogiem w ogrodzie? A słuchaj, on jest wszędzie, więc nie muszę nawet do ogrodu wychodzić. Wobec tych różnych wydarzeń w twoim życiu, przemocowa rodzina i czasami trudności osobiste, poważne, które cię zmuszały do ucieczki z domu, myślisz, że to najwyższy tak zadecydował, żeby cię tak doświadczyć? Nie, myślę, że najwyższy mi powiedział, Kasiu, dałem ci wolną wolę, robisz co chcesz. O Jezus, gdzie ty się wpakowałaś? Kaśka, gdzie leziesz? Gdzie leziesz, Kasia? Wracaj. Bo często gdzie upadłaś? Podnoś. Często tego typu doświadczenia, także chorobowe, choroby potrafią odsunąć od wiary i od Boga. Wiesz co, myślę, że od prawdziwej wiary nic cię nie odsunie, żaden ksiądz pedofil nawet. Nie boisz się tak publicznie mocno zajmować stanowisko? No cóż poradzę, zło się dzieje wtedy, kiedy dobrzy ludzie milczą.
służba zdrowia tak leży, że na miłość boską. Już módlmy się o to, żebyśmy zdrowi byli. Nigdy nie widziałam cię w takim zaangażowaniu politycznym. Pierwszy raz cię widzę. No. Mówiłaś kiedyś, polityka mnie nie interesuje. Nie, bo mnie naprawdę nie interesuje. Natomiast interesuje mnie to, żeby ludzie się nawzajem nie obrażali, nie wciskali sobie tak strasznych rzeczy. Książkę napisałam. No, książkę nową musiałam szybko skończyć, bo się bałam, że jak już pójdę do szpitala i nie wyjdę, to już nic po mnie nie zostanie, żadna nowa książka. Więc... I książka jest już skończona i o czym? I jest już oddana na pewno wydawnictwo. Książka jest wyłącznie o miłości. Znowu? Tym razem. Nazywa się Miłość w cieniu słońca. Przeczytasz? Oczywiście. Opowiadając o swojej chorobie, chcesz dać innym kobietom nadzieję na to, że troszkę inaczej możemy podchodzić do chorób nowotworowych, walczyć, mieć siłę. Walka z chorobą polega na tym, żeby się po pierwsze nie przestraszyć, po drugie skonfrontować z rzeczywistością, po trzecie sposoby leczenia naprawdę są lepsze niż 30 lat temu. Można szukać pomocy, również u psychoterapeutów, a również u psychiatrów, żeby przynajmniej w tym pierwszym momencie no jakoś nie być cały czas w lęku i wiesz, w takim stanie. Rak nie jest końcem życia czasami, ale wszyscy i tak kiedyś będziemy umierać. Ale wszystko, co mi opowiadasz o tej chorobie, mówisz z takim bananem na twarzy. No wiesz, no bo cieszę się na przykład, że to ja, a nie moje dziecko. To byłoby dużo gorsze.